Witam wszystkich serdecznie, tutaj Gilgon. To World of Tanks. Dzisiaj się pobawimy pojazdem samobieżnym. Pokażę wam mniej więcej jak to działa, jaki system ma gry, bo ma system inny niż pozostałe czołgi, pojazdy. A dzisiaj naszą zabawę rozpoczniemy Su-26. Trzeciotierowym poziomowym radzieckim pojazdem samobieżnym, czyli artylerią. Przede wszystkim chciałbym w tym odcinku podziękować. Tak, chciałbym w tym odcinku podziękować wszystkim, którzy mnie oglądają, może będą oglądać i oglądali. Wszystkim moim subskrybentom chciałbym po prostu powiedzieć, że to, że oglądacie moje filmy, daje niezłego kopa w życiu. Po prostu daje mi motywację, że to, co robię, to, że nagrywam to, że się staram. I że bezczynnie nie siedzę przed kompem i chcę się z wami czymś podzielić. Czymś, co jest w sumie dla mnie dość ważne. I to nie zostaje bez echa. To jest po prostu motywacja. I za to chciałbym wam podziękować wszystkim. Więc dzięki wielkie. Nie mam tam żadnej okrągłej liczby, nie jest to żaden specjal, chociaż specjale będą, po prostu chciałbym podziękować. Dzięki wam, wielkie wam dzięki za to. Dobra, dobra. Może tyle tej czułości, a teraz zacznijmy grę. Proszę. Artyleria działa na tej zasadzie, że shiftem włączamy mapkę strategiczną, ja to nazywam tak, chyba to jest mapka strategiczna. O, nie trafiłem. Mapkę strategiczną i przez tą mapkę strategiczną możemy celować i rozwalać czołgi nieprzyjaciela. Niestety, jak widzicie, moja siła ognia jest mała, lecz przebijam piąte poziomowe czołgi, telewizory radziecki KW. I jeśli chodzi, jest inaczej. Ta gra, ten system gry jest przyjemny dla osób, które lubią taktykę. Chodzi mi o to, że lubią strategię. Gra dla typowych strategów. Dużo myślenia, kombinowania, celowania. Taki typowy czołg wsparcia. W sumie ja lubię strategii, ta gra mi odpowiada, nie jest. Złą. Zdarli go. Nie jest złą grą, złym systemem walki, po prostu jest inna. Niektórzy uważają artylerię za zło. Owszem, dalsze poziomy gry są ostre. I to takie piątopoziomowe czołgi potrafią zedrzeć, no nie niekoniecznie zedrzeć, ale zabrać dużo HP, dużo punktów życia nawet ostatecznym czołgom, dziesiątego tieru, dziesiątego poziomu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, po prostu tak jest. I mi w sumie to odpowiada. Tylko wystarczy się do tego odpowiednio zabrać.
Wiadomo, ten system gry, ta zabawa nie jest dla wszystkich. Wiadomo, jeśli ktoś lubi rozwałkę face to face, to raczej nie będzie mu to odpowiadało, ale jeśli ktoś woli właśnie strategię, strategiczny, nie, oparty na strategii system gry w II wojnie światowej, to polecam. Bardzo fajna gra. Aha, fajna. Zaraz przegramy. Ale wracając do artylerii. Po prostu, jeśli ktoś chce, zapraszam do spróbowania tego systemu. O tym mówiłem. Kto mnie rozwalił? Pewnie Hummel. Czołg piątego tieru. Nawet nie wiedziałem, kto mnie rozwalił. Ale nieważne, pewnie wy zobaczycie. Dobra, wyjdźmy z gry. Bo to chyba jeszcze troszkę potrwa. Pokazałem wam mniej więcej w mojej zbyt ogarniętej grze, jak działa artyleria. Sami to ocencie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Jeszcze raz dzięki za wszystko. Trzymajcie się, cześć!